Jacek Czekalski, dzień dobry, witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów. W programie tradycyjnie podsumujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia, a powiemy m.in. o nietypowych lokatorach w urzędzie. W tamtym tygodniu jeszcze mieliśmy małą kunę, która też była karmiona przez nas butelką. Będzie też o wielkich porządkach. Ogromna ilość plastikowych opakowań po napojach, po chipsach. I o niezbędnych oszczędnościach. Oprócz budżetu obywatelskiego zdecydowaliśmy się też na nierealizację wydatków w ramach funduszów sołeckich. 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce to dobry powód do świętowania, zwłaszcza w Aleksandrowie, który przez 3 dekady zmienił się nie do poznania. Pierwsze po II wojnie światowej w pełni wolne wybory w Polsce odbyły się 27 maja 1990 roku, 30 lat później. 27 maja roku 2020 Aleksandrów Łódzki znalazł się w grupie samorządowych liderów w kraju. I nie są to puste słowa, a analiza danych dotyczących oświaty, sportu czy mieszkalnictwa komunalnego. Od wielu lat nasza gmina plasowała się w czołówce ogólnopolskich rankingów. Dziś też mamy co świętować, bo jak się okazało, jesteśmy obecnie na 2. miejscu w Polsce. W jakim rankingu? Szczegóły przybliży Agata Kowalska. Aleksandrów Łódzki. Zapraszam burmistrza Jacka Lipińskiego. Aleksandrów Łódzki. Jacek Lipiński. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. I tak kilkadziesiąt razy ten Aleksandrów Łódzki, reprezentowany przez burmistrza Jacka Lipińskiego, był w czołówce największych i najważniejszych rankingów, plebiscytów i konkursów w kraju. Dyplomy i statuetki powoli nie mieszczą się już w gabinecie. Tego nie dostaje się za uśmiech. Twarde dane z kilkudziesięciu przeróżnych wskaźników brane są pod uwagę podczas oceniania. Zazwyczaj gminy podzielone są na kategorie i tak w tej miejsko-wiejskiej od kilkunastu lat bryluje Aleksandrów Łódzki. Spotkaliśmy się tutaj rok temu, Aleksandrów Łódzki wtedy zajął 2. miejsce. No i oczywiście my tutaj jesteśmy już, powiedzmy, że jak u siebie, bo to już kilka ładne parę lat, kiedy Aleksandrów Łódzki jest w ścisłej czołówce. To nie przypadek, można byłoby powiedzieć, prawda? Czyli nie od szczęścia jednak. Życzyłem Państwu rok temu 1. miejsca po roku. No i można powiedzieć, że tego awansu dokonaliście tak szybko, że inni mogą wam zazdrościć. Ja myślę, że jesteście takim przykładem miejscowości i okolic tej miejscowości, bo jednak integrujecie bardzo mocno wiele innych miejsc wokół Aleksandrowa Łódzkiego, które potrafi się wybić ponad przeciętność. Jak mówił Jerzy Buzek, nie jest to proste, a wymagania coraz wyższe. Ale analizując wszystkie rankingi, chociażby te od 15 już lat przeprowadzane przez Rzeczpospolitą, widzimy, że to właśnie Aleksandrów Łódzki wpisuje się w ideę odpowiedzialnego rozwoju. Nasza gmina w statystykach przeanalizowanych na 30-lecie polskiego samorządu zajmuje ogółem 2. miejsce w kraju. Tuż po Kołobrzegu top samorządem, który 6. raz znalazł się w czołówce najlepszych z najlepszych, jest właśnie aleksandrowski samorząd. We wszystkim trzeba być w czołówce, nie w jednej konkurencji zwyciężać. Dziesięcioboista musi być w czołówce i wtedy jest najlepszy. I myślę, że ten ranking jest takim podsumowaniem, pięknym podsumowaniem aleksandrowskiej samorządności, mieszkańców, którzy doprowadzili do tego, że jesteśmy dzisiaj w awangardzie najlepszych, najbardziej rozwijających się miast w zakresie sportu, edukacji, infrastruktury, w zakresie zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim również ochrony środowiska, bo to bardzo istotne w ostatnich latach, wielu innych dziedzin tak ważnych z punktu widzenia samorządności. A jak zmienił się Aleksandrów na przestrzeni tych ostatnich 30 lat? Wielu jeszcze pamięta. Wielu nowych mieszkańców wie też najlepiej, dlaczego to tu wybrali swoje miejsce na ziemi. Bardzo zmienia się na plus, jest wszędzie pięknie, pełno kwiatów, są organizowane różne zabawy i dla dzieci, mamy różne siłownie, no więc zmienił się. Moja rodzina mieszka w Zgierzu, więc podziwia Aleksandrów. Jak się mieszka w tym Aleksandrowie? Powiedz dobrze, Anielko. Chodzisz do przedszkola w Aleksandrowie? Fajne to przedszkole? Tak. No pięknie. Na Łęczyckiej. Rozumiem, że rodowita aleksandrowianka. Tak, tak i ciężko będzie się wyprowadzić, bo są takie plany. Chcecie się wyprowadzić z Aleksandrowa? No mąż mnie ciągnie w swoje strony. A jakie to są strony? Co, gdzie jest ładniej niż w Aleksandrowie? W Wielkopolsce. No, w Wielkopolsce. No ale na razie ten Aleksandrów, jak tam tu się mieszka? Nie jest najgorzej. Blisko miasta, dużego Łodzi. Że są jakieś perspektywy, że można tu zostać, ale... No i widać, że Aleksandrów się rozwija przede wszystkim. Aleksandrów rozwija się bardzo. Dużo powstaje prywatnych tych bloków.
poza miastem i dużo z Łodzi się przyprowadza ludzi. A pani od zawsze mieszka w Aleksandrowie Łódzkim? Nie, gdzieś 20 lat. Ja mieszkałam w Grotnikach. No to i... też niedaleko. A tutaj jest w porządku? Tak, no naprawdę, podoba mi się. I tak moja rodzina, jak tu przyjedzie, to mówią, że naprawdę jest bardzo ładnie. Że ta Wigilia, że nie wierzą, żeby w Aleksandrowie burmistrz na 50 osób, 500 osób organizował tą Wigilię. Tak, no ja na przykład jak przyjeżdżam, jestem zadowolona, bo tu tak zadbany. A skąd pani przyjeżdża? Z Łodzi. Czyli co? Zapraszamy do Aleksandrowa. Ale mieszkać? Już nie, teraz już nie. Nie, nie. Ale do wnuczków, tak? Czyli... A to tak, zawsze będę przyjeżdżała, oczywiście. I poza tym jeszcze mam takie miłe wrażenie i wspomnienie po, jak jest Boże Narodzenie, pięknie. Znaczy ja jestem bardzo zadowolony, jeżeli o to chodzi. Mhm. Od zawsze pan tu mieszka, od urodzenia? Nie, ja jestem napływowy. Mhm. No. Od dawna? Bardzo dawno. Czyli już widzi, jak ten Aleksandrów się zmienia? Bardzo się zmienia. Pana Lipińskiego pochwalam. Jeżeli o to chciała pani spytać, pochwalam od jakiegoś czasu. Już na tyle długo, że właściwie tylko za jego tutaj kadencji zmieniło się bardzo dużo. Nie ma lepszego i wiarygodniejszego rankingu jak ten co 4 lata organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą. A ten ranking już od 18 lat stawia na drużynę Jacka Lipińskiego. Wielu pomyśli, że to laurka, propaganda, ale jak tu nie być dumnym, kiedy o Aleksandrowie mówią największe autorytety w kraju? Proszę pamiętać, ile jest u nas miast. Ile jest miast, gmin miejskich, miejsko-wiejskich. To jest ogromna liczba. Więc jeśli się mieścicie w pierwszej dziesiątce, nawet trzydziestce, pierwszej trzydziestce tych wszystkich miast na mapie Polski, to jest wynik fantastyczny. Nowe wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, w wielu miejscach drogi czy odnowione szkoły, to wszystko zasługa samorządu terytorialnego. Drogi Jacku, serdecznie gratuluję. Rozbiłeś bank po raz kolejny, po raz szósty. My skromnie w tym roku, miasto Gdańsk, miejsce drugie. Gratuluję mieszkankom i mieszkańcom Aleksandrowa Łódzkiego, burmistrza, który we współpracy z wami od wielu, wielu lat zmienił Aleksandrów Łódzki nie do poznania i jest wzorem także dla większych miast. Funkcjonujemy dzięki fantastycznym mieszkańcom i dzięki społeczeństwu obywatelskiemu. A jak wam, fantastycznym mieszkańcom, podoba się Aleksandrów Łódzki? O 30-leciu samorządu, ale też między innymi o tym, jak przez te 30-lecia zmieniał się Aleksandrów Łódzki, w dzisiejszej rozmowie tygodnia opowie burmistrz Jacek Lipiński. Być może pojawi się też ważny dla Aleksandrowa temat, czyli temat ekologii. Niestety nie dla wszystkich jest to ważne zagadnienie. Blisko 300 kg śmieci w 2 godziny. Tyle zebrali wolontariusze sprzątający zielone tereny w pobliżu ulicy Skarbowej. Zaśmieconych miejsc jest wiele w każdym mieście, ale trudno znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie dla skali tego zjawiska. Na szczęście są tacy, którym nie jest wszystko jedno, więc regularnie wyruszają sprzątać po tych, którzy za nic mają ekologię. W środę wolontariusze z Fundacji Nasza Ziemia przy współpracy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Straży Ochrony Przyrody w Zgierzu, urzędników Urzędu Miejskiego i mieszkańców Aleksandrowa wyruszyli na, jak się okazało, wielkie porządki. Beata Butwicka, prezes zarządu Fundacja Nasza Ziemia. A fundacja od 25 lat sprząta Polskę. Jak może i z dużą przyjemnością, robiąc to w poszczególnych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj na zaproszenie Aleksandrowa Łódzkiego jesteśmy w drugim dniu sprzątania poświęconego właśnie Matce Ziemi z okazji majowego święta i z okazji inauguracji 27. akcji Sprzątanie Świata Polska, która będzie miała swój finał we wrześniu. To po prostu piękne miejsce jest. Wiem, że pani Ania mówiła, że tutaj jest popularne miejsce do tego, żeby mieszkańcy przychodzili i odpoczywali, a co za tym idzie,
też przy okazji zdarzają się śmieci. Zawsze prosimy o wskazanie miejsca i wydanie zgody na to, żebyśmy mogli jakiś teren posprzątać. Ten teren prawdopodobnie zasługuje na uwagę właśnie ze względu na te piękne okoliczności przyrody, a już rozkładając nawet naszą kwaterę główną, widzieliśmy, że trochę śmieci jest i będzie w związku z tym co robić. Poprosiliśmy na portalu społecznościowym mieszkańców, żeby wytypowali miejsca, gdzie najczęściej spotykają na swojej drodze śmieci. Wśród lokalizacji zostało właśnie wymienione pola aleksandrowskie. Tutaj teren między osiedlem Słonecznym, osiedlem Mermandowskim a stadionem. Zapraszamy na każde sprzątanie eksperta. U Państwa będzie to Szymon Radzimierski, młody 11-latek, groptroper, który nam opowie o tym, jak młodzi ludzie redukują plastik, ponieważ hasłem tegorocznej akcji jest plastik redukuję, rezygnuję, segreguję. Powiem tak, wczoraj sprzątaliśmy w Łodzi i było to naprawdę czyste miejsce, był to lasek koło ulicy Przybyszewskiego. Myśleliśmy, że nie znajdziemy w ogóle śmieci. Natomiast to, co mnie przeraziło, to przede wszystkim ogromna ilość plastikowych opakowań po napojach, po chipsach. Bardzo dużo chusteczek tak zwanych mokrych, które po prostu się również nie rozkładają. I zatrzęsienie butelek, w tym butelek rozbitych w drobny mak. Kochani, zabieramy dzieci, czasami sami chodzimy boso. Ta ilość kapsli w ziemi, rozbitego szkła po prostu była przerażająca. Czyli niekoniecznie w mieście, w centrum, ale poza, przy drogach, ludzie po prostu idąc, rzucają sobie do lasu coś tam po drodze idąc. Przeważnie jest to napój procentowy. Jak już procenty uderzą do głowy, wtedy rozum odchodzi. Tutaj przeprowadzamy akcję średnio raz na dwa razy na miesiąc, dwa miesiące. Niestety jest to po prostu walka z wiatrakami. Partnerem tego naszego prestartu tegorocznej akcji jest firma Procter & Gamble, która ma u Państwa swoją fabrykę. W związku z tym w naturalny sposób w trzech miejscowościach, gdzie te fabryki są usytuowane, w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim i na warszawskim Targówku, sprzątamy właśnie w tym naszym prestarcie. Tak. Z okazji swoich imienin sprzątały również Iwony. Wielką akcję porządkową przeprowadziły na terenie torfowiska Rąbień. Z rezerwatem związana jest również inna, nieprzyjemna historia z aleksandrowskimi radnymi w roli głównej. Radny powinien świecić przykładem, a pełnienie tej funkcji nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za słowa i swoje zachowanie. Tymczasem Komenda Powiatowa Straży Ochrony Przyrody w Zgierzu skierowała do sądu pozwy przeciwko dwóm radnym z Aleksandrowa, którzy na Facebooku w niewybredny sposób obrażali strażników. Wniosek o ukaranie 22 maja trafił do sądu rejonowego w Zgierzu. Wnioskujemy o ukaranie w związku z wielokrotnym publicznym znieważeniem strażników SOP poprzez zamieszczanie nieprawdziwych, szkalujących strażników, jak również służbę formacji, wpisów na portalu, to jest o czyn z artykułu 212 Kodeksu Karnego. Żądamy przeprosin i wpłaty odszkodowania, napisali w pozwie skierowanym do sądu. To nie jest harcerski oddziałek skautów z miejscowości Zgierz, to formacja ogólnopolska, która nie może sobie pozwolić na znieważanie. Komentarze hejtujące SOP pojawiły się pod filmikiem radnego Bartosza Zalegi, nakręconego w rezerwacie Rąbień i udostępnionego na stronie Aleksandrów Online. Dbili ze straży, dbili z zakazu wejścia do rezerwatu, twierdząc, że sobie tam biegają, chodzą sobie z psami. Jeden pan radny Zalega, Bartosz, który nie stosował się jakby do zakazu artykułu 15 Prawa Ochrony Środowiska, wielokrotnie naruszał ten zakaz, wielokrotnie deptał roślinność tego rezerwatu. Sam stwierdził, że wielokrotnie chodzi tam z psem. Jak tak naprawdę ten rezerwat głównie obchodzi zakazy, które są sporządzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, jego nie dotyczą, bo on jest panem radnym, więc nie pozostały nam jakby wybory. My dla nich byliśmy, kimś tak naprawdę śmiesznym.
konkretnie idiotami w moro, dziwnym towarzystwem z poziomem poniżej minimum, jakiego wymaga się od Homo sapiens. To nie pierwszy hejt w wykonaniu jednego z pozwanych radnych. Na Facebooku aż roi się od wątpliwej jakości komentarzy i pouczeń. W samorządach różnych szczebli nie brakuje oszołomstwa. Jeden nieodpowiedzialny radny może zniszczyć to, co przez 30 lat wypracował samorząd. Zaufanie i wiarygodność. Bo jak inaczej nazwać nie tylko hejt na Straż Leśną, ale również zachowanie radnego Adama Rudy-Rożniakowskiego, który w marcu składa na policję skargę na kolegów radnych, że nie zachowują bezpieczeństwa. Obradując bez maseczek i przy pełnej sali, a już w maju składa kolejną, ale tym razem z powodu niewpuszczenia go na sesję, która odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym, a sam radny kilka dni wcześniej zgłosił, że zamiast na sali obrad będzie siedział w domu przed ekranem komputera. Widocznie zapomniał, ale czy na pewno? O hejcie, jaki rozpętał się w sieci za sprawą wpisów radnego, nie zapomniała za to Straż Leśna. Nie tylko o tym. Do sądu trafił też wniosek o ukaranie radnych Zalegi i Rudy Rożniakowskiego, którzy zdaniem SOP dopuścili się złamania przepisów ustawy o ochronie przyrody, które mówią o zakazie wstępu na teren ścisłego rezerwatu przyrody. W rezerwatach są wyznaczone ścieżki spacerowe czy ścieżki widokowe, którymi każdy może się poruszać jak najbardziej, natomiast nie możemy sobie w sposób dowolny chodzić i deptać roślinności, która tak naprawdę w rezerwatach jest chroniona. Natomiast no, nie polega to na samowoli, że każdy chodzi, kiedy mu się żywnie podoba i depta wszystko, co ma pod nogami, bo dla niego ważniejsze jest nagranie swojej twarzy i wypowiedzi, jakim on jest wspaniałym panem radnym, a nie patrzy pod nogi w ogóle w trakcie tego nagrania. Straż Ochrony Przyrody zajmuje się ochroną środowiska, walką z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Patroluje teren, zwracając uwagę na nielegalne wyręby, ogniska rozpalane w niedozwolonym miejscu, niszczenie rezerwatów. A ja jeszcze tylko wrócę do tego, co było w sobotę, to było sprzątanie, ludzie chodzili, ale na innych zasadach, prawda? Dokładnie, tam już była zgoda RDOŚ-u, zgoda Lasów Państwowych na posprzątanie. No jednorazowe posprzątanie takiego rezerwatu jest super inicjatywą, ja uważam. I wiadomo, że trzeba to robić. Wtedy no, należy wejść w ten rezerwat i posprzątać go. No, jeżeli zostało naśmiecone, no, to musimy w jakiś sposób to uprzątnąć. W sobotnym imieninowym sprzątaniu lasu wzięli udział mieszkańcy Aleksandrowa i okolic oraz strażnicy ochrony przyrody pod okiem leśników z nadleśnictwa Grotniki. Zebrano kontener śmieci, które zalegały na torfowisku od niepamiętnych czasów, a ujrzały światło dzienne po opadnięciu wód gruntowych. Akcję wymyśliły aleksandrowskie Iwony, zapraszając wszystkich na tak nietypowe imieniny. A jak było i co znaleziono, zobaczycie Państwo w obszernym materiale, na który zapraszamy po rozmowie tygodnia. Takich zmian w budżecie miasta jeszcze nie było. Pandemia koronawirusa spowodowała, że zamiast rosnąć, jak bywało od kilkunastu lat, budżet miasta się kurczy. Na razie oszacowano, że o 13,5 miliona, ale w dobie pandemii niczego nie można być pewnym. Tylko w kwietniu o 40% zmalały dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po dwóch miesiącach obserwacji wiadomo już, że dochody gminy spadną bardzo drastycznie. Do końca roku z budżetu będzie 13,5 miliona złotych. Już opieram to na danych, które zadziały się w miesiącach marzec i kwiecień bieżącego roku, gdzie bardzo spadło nam udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie spadną nam, już spadną i jeszcze bardziej spadną dochody z tytułu podatku od nieruchomości, dlatego no, że celowo sami pozbawiliśmy się tych dochodów, decydując się na pomoc dla firm, które działają na naszym terenie i zwalniając ich niejako z obowiązku takiego jednokwartalnego płacenia tego podatku. Mniej pieniędzy w budżecie oznacza oszczędności. Gmina sama chce zaoszczędzić 3,5 miliona, a na brakujące 10 milionów wyemitować obligacje. Oszczędności to rezygnacja z budowy ścieżek rowerowych, organizacji imprez miejskich, wstrzymanie funduszu socjalnego dla jednostek podległych gminie, gaszenie ulicznych latarni o północy. Nie będzie też w tym roku budżetu obywatelskiego. Tylko no, te rzeczy, które zostały dwa miesiące temu rozpoczęte, no będziemy starali się je zakończyć. Tu mam na myśli na przykład zakup dwóch samochodów dla naszych jednostek
dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych. No, oprócz budżetu obywatelskiego zdecydowaliśmy się też na nierealizację wydatków w ramach funduszów sołeckich. W tym roku gmina zrezygnuje też z budowy chodników. Jedyny, który w tym roku powstanie, to ten przy ulicy Parkowej. Tak, prace zaplanowane są do połowy lipca i jest to jedyny chodnik, jaki w tym roku będziemy realizować. Pierwotnie w budżecie mieliśmy zaplanowane jeszcze kwotę 500 tysięcy złotych, natomiast ze względu na aktualną sytuację gospodarczą kraju, no i sytuację finansową gminy, odstąpiliśmy od realizacji tych zaplanowanych chodników. Oszczędzać właściwie nie ma już na czym. Decyzję o emisji obligacji wartości 10 milionów złotych ma ratować budżet przed dalszymi cięciami. Podjęli ją radni na czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Sytuacja, jaka jest w naszym kraju, wszyscy wiemy. Wiemy też, co robi rząd. Mianowicie rząd wypuszcza obligacje, które rozprzedaje bankom, a te banki odsprzedają te obligacje Narodowemu Bankowi Polskiemu. Czyli my, jako gmina, a właściwie burmistrz, proponuje nam takie samo rozwiązanie, żeby ratować budżet. No nie spodziewaliśmy się aż takiego tąpnięcia, no ale jak widać idzie to w kierunku jeszcze gorszym, no bo jeżeli 41% już z tym drugim miesiącu jest obcięte, są budżety gminy. Tu jest tylko taka dygresja moja, że no niestety nie idą za tym żadne z góry gdzieś pieniądze, które pozwoliłyby samorządom jakoś dobrze funkcjonować. Samorządy muszą same o to zadbać, dlatego to robimy. Po emisji obligacji dług gminy stanowić będzie 28% dochodu rocznego. Na razie to jeszcze bardzo bezpieczny wskaźnik. Czy budżet gminy wytrzyma czas pandemii? Oszczędności i emisja obligacji mają zatrzymać ubytki i dać gminie oddech na kilka najbliższych miesięcy. A co będzie dalej? Czas pokaże. Teraz czas na bardzo przyjemny temat, bo 26 maja świętowaliśmy dzień najważniejszych osób w życiu każdego z nas, dzień mamy. Z tej okazji sołtys Chrośna Patrycja Marczyńska postanowiła wręczyć kwiaty 35 mamom zamieszkującym teren wsi. Zum, zum, zao. 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 Dzisiaj Dzień Matki, więc postanowiłam to jakoś udokumentować, żeby pamiętali, że ja też pamiętam. Będzie niespodzianka, nigdzie nie starałam się uprzedzać. Nawet dzisiaj była u mnie ciocia, sąsiadka i też nic nie mówiłam, bo mówię, pójdzie w świat i nie będzie takiego zaskoczenia. Cześć Niko, czy jest twoja mama? Jest? To niedobrze, to tobie dam kwiatuszka. Dasz mamie kwiatuszka, jak wróci? Obiecujesz? Dzięki. No i nie łamamy. Dzień dobry. A ja nawet próbowałam wejść, ale pozamykane. Z okazji Dnia Matki chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia i kwiatuszka wręczyć. Dziękuję bardzo, ślicznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie ma problemu, dzięki śliczne. Jest żona? Nie, no niestety nie ma. O Jezu, no naprawdę. O, chodź tutaj. W takim razie, jak wróci z pracy, to proszę przekazać do mnie kwiatka z okazji Dnia Matki. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzisiaj nie jest nasz dzień, kobiety się pochowały. Ona pojechała do Danki.
No nie ma kobiet dzisiaj. Nie, przekaż w takim razie z okazji Dnia Kobiet. Pół kobiet, dzień matki. Dobra, dziękuję. No jak na złość. Chciałam złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki. I kwiatuszka przekazuję. Ja bym to inaczej zrobiła. Dziękuję bardzo. W takich warunkach polowych mnie nawiedziliście. Dzięki. Jest żona? Żona jest? To poproszę. Żona, proszę cię. Cześć, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. No, dziękuję bardzo. Dzięki śliczne. Odwiedziłam wszystkich mieszkańców, niestety nie wszędzie zastałam mamy, dlatego tak jeszcze symbolicznie chciałam złożyć życzenia największego szczęścia, zwłaszcza ze swoich pociech. I postaram się jeszcze do każdego jednak z kwiatuszkiem dotrzeć, może po prostu w późniejszej porze. Buziaki! Były to już psy i koty, ale takich lokatorów Urząd Miasta jeszcze nie miał. Od początku maja przez psi boks przewinął się bocian, kuna, jeże i gołębie. Wszystkie potrzebowały pomocy i tę pomoc dostały. A skoro temat o zwierzętach, to Krystyna Budasowa. Gołąb czekał pod budynkiem pasywnym urzędu. Rano znaleźli go pracownicy i został. Dzisiaj ma już towarzysza. Oba ptaki mają złamane skrzydła i prawdopodobnie zostaną w urzędzie na stałe, bo nie mogą latać. W tej chwili mamy praktycznie codziennie zgłoszenie dotyczące ptaków. No to jest taka dosyć sytuacja nietypowa, dlatego że zwierzętami dzikimi zajmuje się nadleśnictwo kołołowieckie, zwierzętami bezdomnymi zajmuje się urząd, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o ptaki, to nie ma żadnych przepisów, które by wskazywało, kto ma się zająć. Przepisów brak, więc będzie je przyjmował urząd w godzinach pracy. W planach jest wybudowanie woliery, by miały gdzie mieszkać. Te rokujące do wypuszczenia na wolność trafią do ośrodka Osada Leśna w Kole, gdzie po rehabilitacji wypuszczone zostaną do lasu. Tak jak bociek z Sobienia, którego na początku maja zgłosili mieszkańcy wsi do urzędu. O tej porze roku ratujemy jednak nie tylko ptaki. No, w tamtym tygodniu jeszcze mieliśmy małą kunę, która też była karmiona przez nas butelką i pojechała też do osady edukacyjnej, odzyskała siłę, mogła pojechać i będzie najprawdopodobniej za około 2-3 tygodnie samodzielna i wróci na wolność. No, był bocian, był szpak, był jeżyk, były małe jeże, także jest tych zwierzaków coraz więcej. No właśnie to jest problem, że nie ma tak naprawdę kto pomóc tym zwierzętom. My dlatego postanowiliśmy, żeby takie miejsce gdzieś było, przynajmniej na jakiś czas, żeby mogło się gdzieś zostać. Czasami jednak jesteśmy nadgorliwi w pomaganiu dzikim zwierzętom. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze interwencja człowieka jest konieczna. Najpierw powinniśmy spróbować ocenić taką sytuację i skonsultować się ze specjalistą. Tak, jednak to jest ten absolutnie pierwszy element. Na pewno nie powinniśmy działać tutaj na własną rękę. Tutaj nie radzilibyśmy takiej pomocy, aby samemu transportować dzikie zwierzęta, aby brać je na prywatne posesje do domów. Absolutnie tego nie powinniśmy robić. Natomiast zdarzały się takie sytuacje. Jest to zarówno narażenie takiego zwierzęcia na niebezpieczeństwo, jak i samych siebie przede wszystkim. Warto, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zadzwonić do nadleśnictwa, do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, gdzie pracują specjaliści. Oni na pewno doradzą, co w takiej sytuacji należy zrobić. Trzeba pamiętać, że nie zawsze interwencja człowieka jest konieczna. A jak już trzeba zająć się zwierzęciem,
pamiętajmy. W związku z tym, że tych zwierzaków jest coraz więcej, tutaj bardzo przydadzą nam się koce, bardzo przyda nam się pościel jakaś używana, jeżeli chodzi o prześcieradła, kontenerki, bo niektórzy mają po swoich zwierzakach kontenerki, już z nich nie korzystają, nam się to przydaje, bo one służą nam jako transporterki, więc jak najbardziej to może być używane. Karma, jeżeli ktoś chce coś przekazać, to można przekazać do nas, my też część przekazujemy potem w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Jeżeli z czegoś nie korzystamy, to zawsze to przyjmuje schronisko. W serwisie informacyjnym Telewizji Aleksandrów to już wszystko. Najważniejsze informacje w wersji tekstowej odnajdą Państwo w najnowszym wydaniu Gazety 44. U nas teraz czas na rozmowę tygodnia. Zapraszam w imieniu Michała Kińskiego, który gości w studio burmistrza Jacka Lipińskiego. Po tej rozmowie zajrzymy jeszcze na torfowisko Rąbień. Tam sprzątały Iwony. Ja dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Do zobaczenia. Michał Kiński, witam i zapraszam na rozmowę tygodnia, a moim gościem jest burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, pan Jacek Lipiński. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry państwu. Zaczynamy od Dnia Samorządu Terytorialnego. Przypada na 27 maja, to już 30 lat od ustawy, która została wprowadzona. Panie burmistrzu, zacznijmy może od historii. Jak to się stało, że ta ustawa została wprowadzona i właściwie jak zmienił się samorząd terytorialny od tego czasu? Tak, trudno w to uwierzyć, że to już 30 lat, ponieważ też byłem częścią składową tutaj, jeśli chodzi o naszą scenę lokalną tych zmian. Byłem najmłodszym radnym w kadencji 90-94, w tej pierwszej kadencji demokratycznego samorządu. Powiem szczerze, to jest tak, że w 89 roku, o czym oczywiście wszyscy wiemy, zmienił się ustrój państwa, upadł reżim komunistyczny i jednocześnie musieliśmy w tym demokratycznym ładzie stworzyć zręby społeczeństwa obywatelskiego. Mieliśmy 50 lat przerwy. To jest bardzo niestety ważne, że wtedy, kiedy zachodnioeuropejskie kraje tworzyły właśnie to nowoczesne społeczeństwo, gdzie decentralizacja, czyli podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym jest taką jakością samą w sobie. U nas wręcz przeciwnie, u nas były sytuacje takie, że o czym moje pokolenie jeszcze pamięta, młodsi już tego nie pamiętają, że w zasadzie naczelnicy w takich miastach jak Aleksandrów Łódzki byli swego rodzaju nominantami partyjnymi. Tak naprawdę nie było normalnych, demokratycznych wyborów ani do rad, ani wyborów do organów wykonawczych. To wszystko musiało ulec przeobrażeniu. W 90 roku i tutaj rzeczywiście ikony samorządności, to trzeba przypomnieć tylko profesorów Jerzego Regulskiego, Jerzego Stępnia, no i profesora Michała Kuleszę, do którego ja czuję szczególny sentyment, ponieważ w niego zdawałem egzamin na wykładowcę Departamentu Reform Ustrojowych Państwa. To była osoba, która ma olbrzymi wpływ już świętej pamięci, zarówno zresztą jak profesor Michał Kulesza, jak profesor Jerzy Regulski, którzy tworzyli jakby zręby tego nowoczesnego samorządu. Ta pierwsza marcowa ustawa z 90 roku i 27 maja pierwsze wybory opierały się na ich propozycjach. Propozycjach, które jeszcze były takim, powiedzmy, takim pierwszym krokiem na szczeblu, jeśli chodzi o model funkcjonowania nowoczesnego samorządu, bo to były pierwsze wybory w 90 roku, ale to też było dopiero stworzenie rad, stworzenie tak na dobrą sprawę organów wykonawczych w postaci kolegialnych zarządów gmin, wówczas wybieranych przez Radę. To było tak, że burmistrz, zastępca, członkowie zarządu w przypadku Aleksandrowa był siedmiu. Czyli przez określoną liczbę osób. Dokładnie tak. Rady wybrane w pierwszych wyborach samorządowych wybierały, tak było w 94, tam było w 98 roku. Dopiero w 98 roku za to zostały stworzone, tu też wielki wkład Michała Kuleszy, w stworzeniu samorządowych powiatów i województw. A w 2002 roku był chyba taki najważniejszy moment, dla mnie również, bo podjęliśmy wielki trud, aby organy wykonawcze były jednoosobowe i uregulowania ustawowe wówczas wprowadziły
model wyborów bezpośrednich burmistrzów, wójtów, prezydentów i to od 2002 roku, czyli od momentu, kiedy ja wystartowałem w pierwszych wyborach bezpośrednich, już decyzje są najważniejsze, są podejmowane przez jednoosobowe organy wykonawcze w postaci prezydentów, burmistrzów, wójtów. Wcześniej były to kolegialne przede wszystkim wybranych przez społeczeństwo, natomiast z praktycznego punktu widzenia, jak przez te ostatnie 30 lat zmieniła się ta praca w samorządzie? W 90 roku tak naprawdę uczyliśmy się wszystkiego od podstaw. Ja pamiętam dokładnie te wszystkie obrady pierwszych sesji, na pierwszych sesjach rad, gdzie często trzeba, no, ja też tutaj reprezentowałem to grono ludzi, którzy no, mieli trochę większe przygotowanie, tak, bo wówczas już byłem absolwentem Wydziału Prawa, odbywałem aplikacje, zajmowałem się zmianami ustrojowymi i gdzieś tą nową ustawę o samorządzie starałem się wdrażać. Tak? Często no, niestety duża część samorządowców nie potrafiła zinterpretować elementarnych przepisów, ale my też się tego uczyliśmy. Ta ustawa samorządowa zresztą ewoluowała. Wówczas wiele rzeczy było dopuszczalnych, które dzisiaj są zupełnie inaczej uregulowane. To były zabawne czasami posiedzenia, gdzie pewnych rzeczy to, że na przykład chociażby pewne decyzje muszą zapadać w postaci uchwał rady, na przykład nie można czegoś robić, bo u nas niektóre inwestycje próbowano na przykład realizować poza budżetem gminy, albo tam ktoś, powiedzmy sobie, chociaż dzisiaj do tego wracamy, że dwóch panów sobie coś gdzieś tam ustaliło, tak, w jakimś gabinecie i w tym momencie podejmuje się decyzje ważne z punktu widzenia funkcjonowania lokalnej społeczności. To wszystko dojrzewało, zmiany ustawowe były bardzo, bardzo częste, tak jak powiedziałem tutaj, te kolejne etapy reformy i myślę, że te 30 lat bez wątpienia od samego początku możemy ocenić, że z tych czterech najważniejszych reform ustrojowych państwa ta reforma samorządowa była najbardziej udana, ale to, co jest najważniejsze w tej reformie, to decentralizacja, czyli oddanie najważniejszych decyzji w ręce wspólnoty samorządowej, w ręce burmistrzów, prezydentów, wójtów oraz radnych i te decyzje w kolejnych latach, przez cały ten okres 30 lat, mieliśmy do czynienia z ciągłą decentralizacją, czyli przekazywaniem zadań do budżetu, przekazywaniem zadań rzeczywiście do samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a najwięcej do właśnie samorządów gminnych, bo one są taką istotą właśnie społeczeństwa obywatelskiego, bo tu my jesteśmy wybierani, tu jesteśmy blisko społeczeństwa, tu ludzie z nami rozmawiają, kreują pewne wizje, bo przecież tak na dobrą sprawę nowoczesny samorząd to jest też taki, który ma wykorzystywać potencjał twórczy mieszkańców, bo bardzo często opieramy się na ich opiniach, opieramy się na tym, co mówią w kontekście pewnej wizji zmian. I to jest bardzo ważne, chociażby że... Chociażby budżet obywatelski. Tak, budżet obywatelski, budżet partycypacyjny, który wprowadziliśmy od już wielu lat, jest taką emanacją bardzo nowoczesnego zarządzania lokalną społecznością, poprzez lokalną społeczność, tak? Bo w tym momencie część decyzji oddajemy tutaj mieszkańcom. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja tylko muszę powiedzieć, że ten trend był przez ponad dwie dekady funkcjonował. Niestety, i dzisiaj to trzeba sobie jasno powiedzieć, że od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję tak naprawdę w drugą stronę, można powiedzieć, że odwraca bieg historii, czyli zabiera pewne zadania. To już jest w ostatnich latach takich sytuacji było bardzo, bardzo wiele. Pozbawia pewnych kompetencji samorządu, jednocześnie pozbawia instrumentów finansowych, a już w ostatnim czasie to te sytuacje w zeszłym roku miały miejsce takie, gdzie samorządy są traktowane instrumentalnie, pozbawione są dochodów, narzucane są pewne rozwiązania odgórnie, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą suwerenności samorządów, to niestety psujemy dzisiaj to, co przez te 30 lat, przez te 3 dekady stworzyliśmy i co było najważniejszą częścią, myślę, naszych rozwiązań ustrojowych, które w demokratycznym państwie stworzyliśmy. Zaraz przejdziemy też do teraźniejszości. Chciałbym jeszcze wrócić do historii, bo tak jak pan na początku powiedział, w 1990 roku został pan po raz pierwszy radnym.
mając 24 lata. Natomiast w 1994 roku wszedł Pan do składu zarządu. Wybory w 2002 roku Pan wygrał w drugiej turze i tak nieprzerywanie 2006, 2010, 2014 i 2018 w pierwszej turze. Jakby spojrzeć to pod względem takim statystycznym, no to tutaj łatwo wywnioskować, że no jest to poparcie z tego społeczeństwa, tym bardziej, że burmistrz jest osobą, która na co dzień spotyka się z mieszkańcami, na co dzień gdzieś tam ma bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy no też narzekają i wypowiadają się pozytywnie na różne aspekty związane z Aleksandrowem Łódzkim. No to piękna historia, można powiedzieć, tego aleksandrowskiego samorządu, zwłaszcza pana kariery. No tak, muszę powiedzieć, że rzeczywiście samorząd mi towarzyszył od samego początku i dzisiaj trudno mi w to uwierzyć, bo przez wiele, wiele lat mojej pracy zawodowej, której wykonywałem rzeczywiście jako prawnik w wymiarze sprawiedliwości, jednocześnie towarzyszył od samego początku samorząd. Ja byłem jednym z inicjatorów powstania takiego lokalnego stowarzyszenia Aleksandrowskiej Akcji Społecznej w 90 roku. Od razu pierwsze wybory wygraliśmy, ale już można powiedzieć, że tak naprawdę weszliśmy i byliśmy częścią, elementem składowym zarządzania samorządem aleksandrowskim w latach 94-98, ale jednocześnie ja od razu powiedziałem, że nie byłbym burmistrzem, gdyby nie wybory bezpośrednie. Nie byłem zainteresowany tym, aby podejmować decyzje, rozkładać tą odpowiedzialność, może też gdzieś moje cechy osobowościowe tutaj, gdzieś kreowania pewnej wizji, wykorzystania tutaj potencjału mieszkańców, ale przede wszystkim też unikania różnego rodzaju układania się, dogadywania się, bo wcześniej rzeczywiście zarządy, burmistrzowie podlegali radom, tak? Czyli byli wybierani z grona radnych, a nie mieszkańców. I myślę, że ta cenzura 2002 roku była dla mnie bardzo istotna, bo wtedy podjąłem to wyzwanie, myślę, że w sposób skuteczny. No, większość opinii społecznej, większość mieszkańców, co jest dla mnie wielkim zaszczytem, udzielała mi rekordowych, często to tutaj w skali kraju rzeczywiście to było tak, że czasami mierzyliśmy się z tymi najlepszymi, jeżeli chodzi o poparcie sięgające 80% w pierwszej turze. To jest dla mnie rzeczywiście powód do wielkiej dumy, ale jednocześnie wciąż wyzwanie, ponieważ jest bardzo wiele, wiele wciąż rzeczy do zrobienia, a dzisiaj w bardzo trudnych warunkach. Myślę, że to mnie podtrzymuje trochę przy życiu, bo często coraz więcej pada takich pytań, że czy jesteś w stanie w dalszym ciągu realizować swoją wizję w momencie tak instrumentalnego traktowania przez rząd samorządów. Dzisiaj samorządy, ja mam wrażenie, że według Nowogrodzkiej i jednego organu decyzyjnego samorząd jest zbędnym balastem, bo samorząd sam podejmuje decyzje, bo samorząd najlepiej wie, jak rozwiązywać problemy mieszkańców, a wizja niestety Prawa i Sprawiedliwości jest wizją centralistyczną, czyli taką, żeby decyzje zapadały na najwyższym szczeblu. Tak naprawdę samorządy miałyby wykonywać, czego najlepszym tutaj dowodem chociażby było to, co próbowano przy okazji tych nieszczęsnych wyborów 10 maja zrobić z samorządami, czyli narzucać im rozwiązania, narzucać im działania niezgodne bez podstawy prawnej, a pamiętajmy, że bardzo istotne jest to, że organy publiczne, w tym samorząd, działają w oparciu elementarny, kardynalny przepis Konstytucji. Artykuł 7 mówi o tym, że działamy na podstawie i w granicach prawa. I niestety obowiązująca tendencja jest taka, zresztą codziennie spotykamy się z tą sytuacją przy okazji ostatnio wyborów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czego nie chciałbym tutaj rozszerzać, ale też wszyscy konstytucjonaliści twierdzą, że tutaj naruszono znów prawo, że przepisy prawa, przepisy konstytucji, ustaw, które nas zobowiązują, są zbędnym balastem. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby kreować tutaj nowoczesną wizję, ale jednocześnie opierać się o pewne standardy. Standardy europejskie, cywilizacji europejskiej, dla której samorząd jest emanacją tego, co jest najważniejsze w dojrzałym, demokratycznym społeczeństwie. My niestety tego nie robimy,
ale ja w dalszym ciągu czuję, że to poparcie społeczne, które poparcie mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego, którym mnie obdarzają, jest czymś, co stanowi takie antidotum na te wszystkie problemy odgórne, na to, co się dzisiaj dzieje, pozbawianie nas dochodów, czyli teoretycznie instrumentów działania, ale myślę, że dopóki będziemy mieli tak dojrzałe i tak ważny element, jakim jest społeczeństwo obywatelskie, to myślę, że samorządy będą walczyć o swoją suwerenność. Teraz przejdziemy jeszcze do teraźniejszości, natomiast tak sobie teraz przeanalizowałem, miałem 16 lat, jak został pan burmistrzem i kończyłem gimnazjum, natomiast mam teraz 34 i nadal jest pan burmistrzem. To tylko pokazuje skalę tego, że rzeczywiście ta praca w samorządzie jest również pasją, natomiast już wracając do teraźniejszości, no tutaj epidemia troszkę pokrzyżowała te plany świętowania Dnia Samorządu Terytorialnego. Natomiast no, jak wy sobie radzicie jako Urząd Miejski w Aleksandrowie z epidemią i jaki to ma wpływ choćby na sprawy finansowe czy społeczne? To ma olbrzymi wpływ, bo pamiętajmy, że epidemia spowodowała, że samorząd dzisiaj stoi w takiej awangardzie walki z negatywnymi skutkami epidemii. Na pierwszym planie są służby medyczne, które bez wątpienia rzeczywiście dzisiaj heroicznie tutaj walczą rzeczywiście często to jest tak, że widzimy, że niezależnie od problemów naszej służby zdrowia, niedofinansowaniem, co dzisiaj widać, tak, niedoposażeniem, jednocześnie starają się stawać na wysokości zadania. Drugim takim elementem jest samorząd. My występujemy w podwójnej roli. Z jednej strony musimy pomagać mieszkańcom, przedsiębiorcom, tak na dobrą sprawę dzisiaj rozwój gospodarczy, rozwój społeczny w dużej mierze jest wygenerowany przez sektor prywatny. Musimy pomagać mieszkańcom w jakby redukowaniu negatywnych skutków epidemii, ale jednocześnie też jesteśmy niejako firmą, która doznaje tych skutków, czyli z jednej strony pomagamy, to już jest wielomilionowa pomoc dla mieszkańców, te zasiłki celowe, pomoc w umorzeniach dla przedsiębiorców, przede wszystkim umorzeniach podatków, pomoc zwolnień z czynszu oraz pomoc rzeczywiście finansowa, którą my realizujemy. Myślę, że naprawdę to już jest spora skala. Ostatnio zapoznałem się z tą pomocą tutaj, z analizą tego i naprawdę jest ona bardzo duża, ale z drugiej strony my w ostatnich miesiącach, marzec, kwiecień i myślę, że to jest już, mam informacje od kolegów samorządowców z wielu miast, zupełnie innej strukturze, spadek dochodów, zwłaszcza z tytułu PIT-u, a to jest bardzo ważna pozycja, jest olbrzymi i jednocześnie my musimy realizować wciąż zadania. Jeżeli to będzie 40% spadek, tak jak było w kwietniu, no bardzo wysoko, a we wszystkich miastach jest podobna sytuacja. Tylko teraz my nie jesteśmy samorządem tak bardzo bogatym jak chociażby Sopot czy jeszcze parę innych, ale z drugiej strony jesteśmy samorządem naprawdę bardzo aktywnym prorozwojowo i o dużym potencjale finansowym. A większość samorządów, tych biedniejszych, mniejszych, prawdopodobnie będzie miała olbrzymi problem. I tutaj też powiem szczerze, że zastanawiam się, że jeżeli nie będą mieli możliwości realizowania swoich zadań własnych, zadań ustawowych narzuconych przez obowiązujące przepisy, to na dobrą sprawę mam wrażenie, że rządzący liczą się z tym, że będą na przykład w tym momencie traktować instrumentalnie, chociażby w takich małych gminach wprowadzać zarządy komisaryczne. Nie rozumiem, dlaczego dzisiaj nie ma żadnej tarczy dla samorządu. No właśnie chciałem się zapytać, jak to wygląda, bo rząd wiele mówił na temat tej tarczy, na temat pomocy samorządom, jak to się przekłada na Aleksandrów Łódzki? No, to się przekłada w ten sposób, że na razie mamy przepisy związane z COVID-em, przepisy, które mówią o tym, że jeżeli samorząd podejmuje pewne działania związane właśnie z likwidacją skutków epidemii, to może podejmować jakieś decyzje szybkie, na przykład bez finansowe, bez decyzji, nie opierając się restrykcyjnie na przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz może się zadłużać
bez chociażby tego sławetnego wskaźnika z artykułu 243, który stanowi pewien kaganiec związany z zadłużeniem. Pani premier Emilewicz wręcz mówi, że za chwilę w ogóle nie będzie tego wskaźnika, czyli to, co nam proponują, to zwiększenie zadłużenia. Tak, będziemy mogli się zadłużać, bo dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że to jest oczywiste, bo dzisiaj utrzymując jakiś wskaźnik inwestycji, my już przecież powiedzieliśmy o tym, że musimy z niektórych inwestycji, chociażby w takim kształcie będziemy realizować ścieżki rowerowe, o którym mówimy, ale na pewno nie mamy szans na zrealizowanie tak wielkiego projektu unijnego. I bardzo wiele sytuacji, które będą się rodzić dla wielu samorządów, że bez tej pomocy finansowej, bez chociażby tego, co my postulujemy jako Związek Miast Polskich, aby zwiększyć udział w PIT-cie, dzisiaj, kiedy, bo ja jeszcze też chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj się wydarzyło, to jest pewną kumulacją, o czym przed chwilą wyszedłem od tej tezy, kumulacją tego, co się wydarzyło w ostatnich latach, czyli pozbawienie dochodów samorządów w PIT-cie, zmiany ustawowe, to jest podejście do oświaty, gdzie my kiedy subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłatę wynagrodzeń. I to się zaczęło dzisiaj, w ostatnich latach. I ostatnia ta reforma, koszty reformy oświatowej, przerzucenie na gminy. I te wszystkie bardzo negatywne skutki skumulowały się teraz z epidemią. I teraz okazuje się, że gdybyśmy mieli, tak jak my wyliczaliśmy w skali budżetu samorządów, my utraciliśmy około 10 milionów w skali roku. I dzisiaj, gdybyśmy te pieniądze mieli, a inne samorządy są w podobnej sytuacji, wyglądalibyśmy inaczej. I dzisiaj nie ma żadnej propozycji, żadnej tarczy, czyli chociażby zwiększenie udziału z tego 38% na 40 kilka procent udziału w podatku PIT. To by dało możliwość po prostu, aby chociaż w części zachować poziom inwestycyjny, ale też poziom bieżącego utrzymania przedszkoli, szkół, funkcjonowania pomocy społecznej. My dzisiaj musimy to robić kosztem innych zadań. Kształtować priorytety zawsze dla mnie będzie priorytetem. A jaka jest prognoza? Bo właściwie tutaj mówimy o tych kosztach związanych właśnie z budżetem gminy, natomiast jaka jest prognoza na to, że wrócimy do tego, co było przed epidemią, to ile musimy poczekać? Miesiąc, dwa, trzy, czy pięć lat, dziesięć lat? Może aż tak nie będę odbiegał w przyszłość. Myślę, że moja wiedza budżetowa, również ekonomiczna, tutaj nie do końca jest pełna, bo przecież nawet najwięksi ekonomiści co do tego mają różne zdania. Ja mogę tylko, my musimy jako samorząd odpowiedzialny, obawiam się, że to mogą być bardzo poważne skutki, dlatego że jesteśmy państwem wciąż na dorobku, państwem, które nie ma takiego potencjału jak chociażby Niemcy, Wielka Brytania. Jednocześnie może dobrze, że nie jesteśmy takim państwem jak Hiszpania czy Włochy, które są uzależnione w dużej mierze od turystyki, bo tam też będzie dramat związany z tym, że ten sektor tworzy PKB w dużej mierze. U nas jeszcze tak nie jest, ale te sektory będą w tragicznej sytuacji. My też to czujemy. I myślę, że dla nas najważniejsza jest prognoza, jak to wpłynie na budżet samorządowy. Boję się, że ten uśredniony 30% spadek dochodów może obowiązywać do końca tego roku, a może się przełożyć nawet na przyszły rok. W związku z tym dzisiaj my potrzebujemy tej pomocy, ale znając metody postępowania obecnej władzy, mam wrażenie, że na taką pomoc nie możemy liczyć, dlatego bo czym więcej problemów ma samorząd, to myślę, że tu jest brak wyobraźni, ale myślę, że on to nie wzrusza dzisiaj rządzących, jak ja słyszę niektóre wypowiedzi, naprawdę tragiczne, bezsensowne. Brakuje racjonalnego spojrzenia dzisiaj na gospodarkę, jednocześnie opowiada się propagandowe slogany, jak świetnie sobie radzimy w ogóle, że lepiej od innych, że inni będą się, cała Europa będzie się nami uczyć, wystarczy porozmawiać z przedsiębiorcami. Dlaczego protestują? Dlaczego ta pomoc jest tak niewystarczająca? Ale z drugiej strony też mamy świadomość tego, że prowadziliśmy tą politykę taką bardzo frywolną finansowo i dzisiaj brakuje nam pieniędzy w budżetu państwa. Te pieniądze z ostatniej tarczy to muszą być też pieniędzmi, które
spowodują zadłużenie, bo przecież emitujemy obligacje, musi być olbrzymie zadłużenie ze strony budżetu państwa i ja boję się, że w tym wszystkim nie ma żadnego strategicznego zarządzania i podejścia do samorządu. Z jednej strony jest zła wola w podejściu do samorządu i nie ma tego podejścia podmiotowego, ale z drugiej strony jest brak racjonalności. Ja powiem szczerze, że jak widzę też przedstawicieli niektórych opozycji tutaj naszej lokalnej, to jest, wprawdzie nie wszyscy, to jest bardzo ważne, że również opozycja, potrafimy się pięknie różnić, ale są osoby, gdzie to oszołomstwo, ta bezmyślność, to nieracjonalne podejście, opowiadania banialuk, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, to przypomina trochę te sytuacje, niestety, które stanowią dzisiaj największy problem dla w ogóle demokracji. Dla demokracji, dla praworządności. Dzisiaj bez tych kanonów nie poradzimy sobie z epidemią i będziemy państwem, które nie mając strategicznego zarządzania i nie mając instytucji, które bronią praworządność, ale też będą bronić gospodarki, tak? Przed nieracjonalnymi decyzjami będziemy państwem, które naprawdę może cywilizacyjnie cofnąć się o wiele, wiele lat. Ja to sobie ceniłem, że dzisiaj samorząd aleksandrowski jest często przedstawiany jako przykład nowoczesnego samorządu, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i jednocześnie bardzo sprawnego, skutecznego zarządzania. Boję się, że, a takich samorządów było bardzo wiele, że to wszystko będziemy próbować zniszczyć, ale ja jestem mentalnie zawsze optymistą, dlatego wierzę w społeczeństwo obywatelskie, wierzę w mieszkańców i wierzę w to, że gdzieś jakby to wszystko, co ma dzisiaj tutaj to odium negatywne, które otacza samorząd, w końcu się skończy i w końcu będziemy mogli funkcjonować w takiej rzeczywistości, gdzie te 30 lat wielkich, fantastycznych, naprawdę 30 lat polskiej demokracji i polskiej samorządności nie pójdzie na marne i zawsze będziemy dawani jak przez wiele lat jako przykład nowoczesnego samorządu, ale Polska również jako przykład prawdziwej demokracji, która potrafiła rozwiązać wszystkie najtrudniejsze problemy tak zwanej reformy i przede wszystkim transformacji ustrojowej w sposób bardzo optymalny. To jeszcze na koniec, drodzy Państwo, mamy niespodziankę tutaj akurat dla burmistrza Rzeczpospolita z dnia 27 maja 2020 roku. I tutaj znajduje się pewien ranking samorządów. Panie burmistrzu, to takie podsumowanie w rankingu daje z pewnością satysfakcję pracy, a przypomnijmy, że Pan był już zwycięzcą rankingu gazety Rzeczpospolita, natomiast wielokrotni liderzy rankingu samorządów Rzeczpospolitej, liczba obecności w pierwszych 10 edycjach Aleksandrów Łódzki znajduje się w gminie miejskiej na drugim miejscu. Tak, to jest niesamowite. Przypominam sobie tą cenzurę, kiedy wygrałem, pamiętam, to był dodatkowy taki ranking najlepszych burmistrzów w Polsce. Odbierałem nagrodę na forum ekonomicznym w Krynicy, właśnie w rankingu Rzeczypospolitej. Zawsze najistotniejszą rzeczą w tym rankingu, który jest najbardziej prestiżowy, najbardziej zobiektywizowany z kilku rankingów, które funkcjonują, wszyscy analitycy to podkreślają, że to jest taka esencja oceny transformacji ustrojowej w lokalnych społecznościach, bo bierze się pod uwagę zarówno zrównoważony rozwój, to jest najważniejsze, ja zawsze mówiłem o tym, że my jesteśmy jak dziesięcioboiści, uwielbiam lekką atletykę i to jest tak, że we wszystkim trzeba być w czołówce, nie w jednej konkurencji zwyciężać, dziesięcioboista musi być w czołówce i wtedy jest najlepszy. I myślę, że ten ranking jest takim podsumowaniem, pięknym podsumowaniem aleksandrowskiej samorządności, mieszkańców, którzy doprowadzili do tego, że jesteśmy dzisiaj w awangardzie najlepszych, najbardziej rozwijających się miast w zakresie sportu, edukacji, infrastruktury, w zakresie zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim również ochrony środowiska, bo to bardzo istotne w ostatnich latach, wielu innych dziedzin tak ważnych z punktu widzenia samorządności. Dzisiaj niezależnie od tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy, mamy poczucie tej wielkiej satysfakcji, z tego, że zmieniliśmy oblicze Aleksandrowa Łódzkiego, że doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy na ustach całej Polski jako samorząd, który przede wszystkim kultywuje
wartości nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, które jest kanonem europejskiego samorządu. I to pozostanie już na zawsze, ta świadomość, niezależnie od wszystkiego, będę wiedział, że to, co udało się wspólnie zrobić, jest wartością trwałą w rozwoju Aleksandra Wałckiego. Bardzo, bardzo dziękuję panie burmistrzu za rozmowę i dziękujemy państwu. Do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Iwony dzisiaj świętują, a ja dzisiaj urodziny swoje przyszłam z naszymi, ze swoimi córkami posprzątać. Tak bliskie nam torfy, bo mieszkamy w sąsiedztwie. No i ilość śmieci jest po prostu przerażająca. Znalazłem dużo szkła, plastiku, dużo nakrętek. Bardzo dużo szkła, butelki, były te papierki, szmaty, rajstopy, buty. Jest mnóstwo tej śmieci, zwłaszcza tutaj w tym regionie. Jak usiądzie się w jednym miejscu, cały czas można wyciągać i wyciągać. Naprawdę wygląda to strasznie. Jak się jedno pociągnie, to wychodzi cztery inne. Dokładnie. Są butelki, zapalniczki, grzebienie, lakiery do paznokci. No wszystko. I folii, buty, bardzo dużo folii. Rajstopy. Rajstopy. To jest wysypisko chyba stare. Niektóre są sprzed wielu lat. W ogóle widać, że już po prostu... Zabawki, no, kałamarze. No to skąd kałamarz tu by był taki stary? Opakowanie po kałamarzu. Dziewczyny znalazły. Śmieci, dużo butelek było, szklanych. Szklanek było dużo, najwięcej. Dużo kapsli było i aluminium. Mhm. Przychodzicie tu czasami, czy nie za bardzo do tego lasu? Czasami. Nie, no byliśmy tu wiele razy. To jest w ogóle, no... To jest piękne miejsce i z jednej strony widać dzisiaj po frekwencji, jak, że coraz większa świadomość jest ekologiczna. Naprawdę ja się nie spodziewałem, że tak dużo naszych przyjaciół tutaj się pojawi. W końcu w sobotę, w wolną sobotę, taką, gdzie jest fajna pogoda, gdzie można sobie na działce odpocząć. Nie, wszyscy przyszli i chcą po prostu posprzątać piękny rezerwat przyrody, który jest taką naszą naprawdę ikoną ekologiczną. Na pewno jeszcze przynajmniej po jednym worku, bo jest aż żal zostawić to, tak, skoro już tu jesteśmy. Pomysł rewelacyjny i tak jesteśmy świadomi tego, że jest to kropla w morzu potrzeb. Tak, tak. Ale tego jest, o tyle jest już mniej i takich grup worków jest tutaj po trasie naprawdę dużo. Oczywiście ja dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj brali udział w tym sprzątaniu. Na pewno dużo śmieci zostało posprzątanych. Jeszcze troszeczkę pozostaje oczywiście, ale nie wszystko w jeden dzień damy radę zrobić. Myślę, że jak już rozmawiałem tutaj z panem burmistrzem, takie akcje byśmy sobie zrobili w ramach Czystego Lasu co roku. Natomiast my również jako leśnicy cały czas będziemy tutaj jeszcze też sprzątać na co dzień po prostu, ponieważ no, raz do roku to jest niewystarczająco. Tym bardziej, że te tereny tutaj są przyrodniczo atrakcyjne i tak jak widać bardzo dużo mieszkańców Aleksandrowa i okolic biega, jeździ, spaceruje i cieszymy się bardzo. I mam apel do tych wszystkich, zabierajmy śmieci z sobą. Wszystkiego najlepszego. Na pożyczonku, bardzo dziękuję. Tak? Wszystkie wyroby są Iwon.
Wszystkie słodkości i ciasta są przygotowane przez Iwonki. Zapraszamy do poczęstowania. Myślę, że jeszcze takich cudownych imienin i tylu gości żadna z Iwonek nie miała w domu. Także zapraszamy serdecznie. To ja poproszę ten bardzo proszę, bardzo proszę. Akcja bardzo fajna w ogóle, tak? Niezależnie od tego, czy OSP, czy Iwony, to świetna akcja po prostu. A imieniny w domu będą jeszcze? Będą, ale tylko rodzinne i to jutro raczej, a taka większa impreza jak już będzie można. Mhm. No ale takich ilości gości to pani nigdy nie miała? Takich nie. Super. Chyba najfajniejsze i takie najbardziej niecodzienne imieniny moje. Imienin to chyba jeszcze pani nie miała? Nie, w życiu, jak prawie mam 60 lat, to nie miałam. Naprawdę, pogoda nam sprzyja, wspaniali ludzie, no naprawdę, no coś niesamowitego. Takich nie. Ale imieniny fajne, tylko szkoda, że nie widać tej naszej pracy, niestety. Bo, dlatego, że tych śmieci jest tak strasznie dużo, że to jest nie do przerobienia w tak krótkim czasie. Myślę, że cały Aleksandrów powinien przyjść tu zbierać te śmieci, bo to są śmieci wyrzucane latami. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich Iwon. No oczywiście Iwony wymyśliły, bo Iwony są pozytywnie zakręcone i mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy gdzieś docenili możliwość wspólnej akcji i sprzątania i takiej wesołej zabawy. Ja nie. Sto lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją nam. Takie imieniny co roku. No i mogą też być inne. Mogą być Anki, mogą być Krystyny, mogą być po prostu no Arkadiusze, Jacki i w ogóle. No to...